Kononowicz, matko! Opętany plac zabaw, to wcale nie wiatr. Chociaż no tamto takim wielkim sprzętem ruszać, no no. Witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Hotele niewątpliwie można zaliczyć do jednych z najbardziej nawiedzonych lokacji, nawet te w dalszym ciągu działające. Ogromna ilość pojawiających się w hotelach ludzi powoduje, że siłą rzeczy co jakiś czas mają miejsce przeróżne sytuacje, nawet te tragiczne. Nie ma tragedii. Sprawą, której teraz się przyjrzymy, podzielili się pracownicy pewnego hotelu w Stanach, którzy z czasem zaczęli podejrzewać, że w ich miejscu pracy nie wszystko jest tak, jak być powinno. Czasami na korytarzach dało się słyszeć kroki, podczas gdy korytarz był kompletnie pusty. Z niektórych pokojów dochodziły naprawdę dziwne dźwięki, takie jak drapanie, przesuwanie czy nawet przygłuszone odgłosy rozmów, jednak za każdym razem po sprawdzeniu okazywało się, że pokoju nie zajmuje żaden z gości. Najdziwniejsze jednak były mające miejsce jedynie nocami tajemnicze telefony widmo. Sytuacje, gdy na portiernie dzwonił pokojowy telefon, ale po odebraniu połączenia przez pracownika w słuchawce nie pojawiał się żaden głos. A co jeszcze w tym wszystkim dziwniejsze, pokój, z którego ktoś dzwonił, jak już możecie się domyślić, zawsze okazywał się być pusty. No one's calling, no one's here. Everything's chilling. Yeah, okay. No one here, no phone calls. I'm out. This is weird. I mimo że wszystkie te doświadczenia były naprawdę dziwne, to pewnej nocy podczas sprzątania jednego z pokojów miało miejsce coś naprawdę przerażającego. The light in the room doesn't work, so we had to work in the dark. Okay, stop, this is scary. We were setting up furniture for some rooms and we were the only two inside, let alone the whole floor. Up the stairs! I don't know, but I mean, I felt bad, but also, no, don't feel bad. It's just terrible. Didn't you want to clean it real quick? Yeah. You know what I mean? Like, I don't know. Yeah. Anyways, so my sister, she graduates in 2 days, and I asked for the whole weekend off because like we're gonna get dinner with her. My parents are flying in, you know, like the whole thing. But she literally scheduled me the whole weekend. Wait, am I like the only weekend? Wait, let me try. If you were, where's my, do you have my phone? Czy za. No kurwa, nagrywanie masz włączone na teflonie. Uważyliście na tym nagraniu coś dziwnego? Przypatrzcie się bardzo uważnie. Pod łóżkiem się coś ruszało, patrzcie na to. W momencie, gdy tafla lustra pada na dalszą część pokoju, w odbiciu pojawia się coś, co do złudzenia przypomina... postać. Co więcej, gdy zaledwie moment po tym jedna z kobiet bierze telefon do ręki i pokazuje nam inną perspektywę, po tajemniczej postaci nie ma już nawet śladu. Nie ma też tam niczego, co chociaż mogłoby wyglądać w odbiciu jak postać. Tylko co to mogło być? Czy ta tajemnicza postać jest związana z tym, czego doświadczają pracownicy hotelu? Czy to właśnie ona lub one, jeśli jest ich więcej, odpowiadają za tajemnicze odgłosy, widmowe telefony i dziwną atmosferę w budynku? To całkiem prawdopodobne i istnieje szansa, że w niedalekiej przyszłości zobaczymy jeszcze więcej ciekawych nagrań z tego miejsca. Biała dama, narkotyki, w końcu dobry temat! Ken McGill to zawodowy kierowca ciężarówek pracujący w krajowym transporcie. W
tej pracy nie doświadcza raczej zbyt wielu emocji. Może poza okazyjnymi wypadkami, które mija na swojej trasie. Jednak pewnej nocy podczas jazdy ruchliwą autostradą spotkało go coś naprawdę dziwnego. Zobaczcie sami. Już myślałem, że kierowca BMW kurwa włączył migacz, jak skręcał. Ale to tylko opętanie. I jakaś babka na ulicy. No co, no laska idzie przez ulicę. Co w tym takiego dziwnego? W sensie... Zobaczcie sami. W pewnym momencie, jakby z zajadącego przed nim samochodu, wyłoniła się ledwo widoczna, jakby przezroczysta postać. Co więcej, po chwili, gdy tylko spojrzał w lusterko, okazało się, że cokolwiek to było, po prostu rozmyło się w powietrzu. Co ciekawe, szybko okazało się, że Ken nie był tak naprawdę jedyną osobą, która widziała tajemniczą postać. Z tym, że w przypadku tych innych osób, sprawa była dużo gorsza. So this is a follow-up video on my last TikTok, the one right before this, about the paranormal sighting that I seen. Just for people that are a little leery, thinking it was a person and not that it was some paranormal, some figure, some something. This just kind of adds into it that it probably is some type of paranormal thing. I had another driver reach out to me after I posted it on Facebook that he was going through there about 20 minutes before I did, with another driver right behind him, and they seen the same thing as I did, but they just didn't catch it on camera. And today, at the same time as we went through there, there was a car accident, multiple cars, two people ended up dying, two people went to the hospital. Well, the two people... Pewnie ktoś zobaczył to coś, tak? I się wyjebali. Well, they went to the hospital, created a... had... not created, they gave a statement that they seen a white figure in the road, and that's why the one car swerved into the other car. And this was around the same exact time, but one day later than when I seen it and he seen it. And his brother's a state trooper and told him this. So I'm sure we'll be able to get these statements at some point in the future. But this just adds on to, this might be real. Biała Dama. To właśnie tak nazwali postać ludzie, którzy widzieli nagranie udostępnione przez Kena. Jak wiemy, ta legenda jest znana na całym świecie i mówi o tym, że Biała Dama pojawia się tam, gdzie zdarzył się bądź... Najrzetelniejsze źródło na świecie, w sensie, serio mordo? ...ma zdarzyć się niedługo wypadek. I z tego, co opowiedział Ken, właśnie tak było i w tym przypadku. A sam wypadek był na tyle poważny, że relacje na jego temat prowadziła nawet lokalna stacja. Jednak tutaj niestety akurat kwestia tajemniczej białej postaci jako przyczyny wypadku nie została poruszona przez dziennikarzy. Co więcej, komentujący ludzie, którzy mieszkają w tamtej okolicy, wspominali, że wcale nie był to jednorazowy przypadek i relacje o spotkaniach z Białą Damą pojawiają się co jakiś czas. W przeszłości widzieliśmy nawet nagrania z potencjalną Białą Damą z Polski i tam również mieliśmy do czynienia... Ej, kurwa, to nie była Biała Dama, tylko jak się nazywała ta z Wiedźmina? Boże, ta zjawa, taka południca, kurwica. Z wypadkiem. Wychodzi na to, że w tej legendzie może być znacznie więcej prawdy, niż nam się wszystkim wydawało. Północnica albo południca. No zależy, skąd, nie? Podczas mojej ostatniej nieobecności dostałem od jednego z was, od Kuby, bardzo ciekawe nagranie. Niestety, nagranie pochodzi z profilu... To ale wbrew pozorom, no coś w tym musi być, ze względu na to, że no kurwa od zarania dziejów ludzie mówią o tych południcach i północnicach, nie? W sensie, no kurwa, kiedyś rzeczywiście ludzie wierzyli w to, nie? Tak samo skąd się wzięła bieda. Bieda to była ta zła pani, która przychodziła, kurwa, i zabierała, nie? Który wrzuca tylko urywki bez kontekstu. Bieda to jest demon polski. Tu. I z racji tego, że minęło już sporo czasu, nie potrafiłem znaleźć... Czym jest bieda? W mitologii słowiańskiej... W mitologii słowiańskiej nieśmiertelny demon sprowadzający na ludzi niedostatek, zgrzyty i troski przedstawiono ją w postaci wychudłej kobiety wysysającej z ludzi siły witalne. Potrafiła wcielić się w jakąś rzecz, na przykład polano. Najlepszą metodą pozbycia się biedy było porzucenie tej rzeczy swojemu wrogowi. Odrzucenie tej rzeczy swojemu wrogowi.
jego źródła. Jest to kompletnie moja wina i... Biedy nie da się zabić na pewno na Podkarpaciu, dlatego sobie do sąsiada podrzucasz po prostu. Przyznaję się bez bicia. Niemniej, nagranie jest o tyle ciekawe, że nie mogłem wam go nie pokazać. Na szczęście jego autor uroczył nas krótką narracją, więc będziemy w stanie poznać ogólny sens. So, here is a video of me and my son visiting the old storage unit, where I keep all my fancy collectibles. I will say the place is rather frightening. Especially the basement level of this facility. And here's the doll you've all been asking for close-ups of. I found this at a swap meet, and I immediately knew this was worth something. I've had a lot of skeptics argue with me, but I do believe it's cursed. A może zrobić, kurwa, kiedyś taki materiał? Usiąść sobie i popierdolić po prostu, tak? Zebrać wiedzę na temat polskich demonów i zagranicznych i sobie zrobić jakiś materiał z tego? W sumie to jest zajebiście ciekawa sprawa. And you'll see why in just a moment. Szczególnie tych polskich. Są bestiariusze polskie, nie pamiętam jak one się tam nazywają, kogliki i inne coś tam się nazywało. Kiedyś takie seria audiobooków była wypuszczona na ten temat. Całej nie przesłuchałem. Swoją drogą, kurwa, audiotekę cały czas opłacą. Może w końcu, kurwa, sobie to odczaję. And oh yeah. So the workers at the storage place brought me to their office and showed me a video of my unit, saying they heard loud noises inside. They thought it was me, which I surely denied. They wanted proof, so I gave it to them. I've been told it's a poltergeist, which I had no idea what that meant until I saw a couple of videos online of... But just watch the video. Co jest, kurwa? Niestety, przez to, że nie byłem w stanie odnaleźć oryginalnego źródła tego nagrania, nie wiemy, o co dokładnie chodzi z tą podejrzaną lalką. Ale o co by nie chodziło, to chyba możemy się zgodzić, że coś z nią jest mocno nie tak. Nie ukrywam, że mam nadzieję, że kolejny raz mnie uratujecie i naprowadzicie na trop oryginału. Ja wtedy pokopię trochę bardziej i być może uda nam się poznać całą historię, a może i nawet to, jak rozwinęła się dalej. Tak więc, jeśli macie jakieś informacje o tym nagraniu, to piszcie koniecznie w komentarzach. Będę wam bardzo wdzięczny. Kolejne nagranie pochodzi od mężczyzny, który mieszka sam. Po jakimś czasie, jak to często bywa, bez żadnej konkretnej przyczyny, zaczął doświadczać naprawdę dziwnych sytuacji w swoim domu. Rzeczy, które wieczorem zostawił w konkretnym miejscu, rano znajdowały się w kompletnie innym. Niekiedy wydawało mu się, że słyszy jakieś odgłosy, takie jak subtelne stuki czy szepty, jednak nigdy nie był w stanie zlokalizować ich źródła. Taki stan rzeczy utrzymywał się przez dłuższy czas, ale nigdy nie udało mu się tego udokumentować, bo jeśli coś się działo, to zwykle nieoczekiwanie i znienacka. To jest do jednej pamiętnej nocy, gdy sprawy przybrały naprawdę niepokojący obrót. Ja pierdolę. Zestrałbym się. Obudzony w środku nocy mężczyzna tym razem zdołał namierzyć źródło prześladujących go dźwięków. Jednak gdy dokładnie sprawdził łazienkę, nie znalazł nic, co mogło za nie odpowiadać. Zupełnie tak, jakby na kabinę oddziaływało coś, czego nie dało się zobaczyć. Wygląda na to, że może to być początek naprawdę ciekawej sprawy. Pewnie wiecie, jak było. Ja pierdolę! Widzicie to? Kurwa, widzicie to? Widzicie to? Sprawy nawiedzenia, ale póki co pozostaje nam cierpliwie czekać i może za jakiś czas zobaczymy więcej ciekawych nagrań.
Jednak takie sytuacje jak ta poprzednia wcale nie są aż takie rzadkie, jak mogłoby się wydawać. Zaskakująco często zdarza się, że ktoś kupuje mieszkanie, ale sprzedający zataja szczegóły historii danego miejsca. Szczegóły, które mogą wzbudzić pewne obawy. Obawy przed lokatorami, którzy już odeszli, a mimo to dalej są blisko. Takie sytuacje w dużej części niemal zawsze kończą się w taki sam sposób. O nie, Pinokio. Ej, kurwa, kojarzę ten pokój. Graliśmy w taką gierkę, której było identyczne rozłożenie. Z tą babcią, co nie można było gadać. Perkusista, no kurwa, desce klasytowej. Gaz odbija jak nic, jakim cudem, jak to była kurwa tylko ta niższa warstwa deski, w sensie ta z dziurą. No ta z dziurą to była, stary. Patrz. A nie, rzeczywiście, no. Jezus. Boże! Matko! Czymś podobnym spotkała się mieszkająca w Holandii kobieta, która pewnej nocy w jednym momencie zdała sobie natychmiast sprawę, że coś się w domu zmieniło i coś jest naprawdę nie tak. Ktoś spał w moim łóżeczku. Mnie to bardziej ciekawi, jakim cudem on kurwa klikał cały czas ten kontakt, jak nawet nie mają gniazdek zamontowanych w chacie. Smart home. A, tu jednak było. Boże, co to? Jedzenie przyszło. Który? Kurri helwety. To jest kurwa szatan. Nie no, tam nic nie stoi kurwa, co ty pierdolisz? Wcześniej też był jakiś biały obiekt.
No nie pierdol, że tam wlazłaś. Ale pierdol jak nic. To on robi, Karolina, co? Dobrze powiedziałam. Tak dawaj. To, co przykuło uwagę kobiety, to wydawałoby się zwykła awaria świateł. Jednak szybko stało się jasne, że sprawa jest dużo bardziej poważna. Bardziej norweski, szwedzki, coś takiego. Nagle wydawało się, że dom po prostu ożył. Migające światła, poruszające się przedmioty i to, czego nikt z nas nie chciałby nigdy w swoim własnym domu zobaczyć. Ale czy zwróciliście na to uwagę? W pewnym momencie, gdy kobieta podchodzi do pomieszczenia, w którym przed chwilą zgasło światło, jesteśmy w stanie zauważyć delikatny zarys jakby czarnej postaci stojącej w ciemności i sprawiającej wrażenie, że wpatruje się... To jest kurwa lustro, debilu pierdolony! Ono tam stało przez cały jebany czas! Kurwa! ...się prosto w kobietę. A co chyba nawet jeszcze gorsze, po chwili możemy usłyszeć głośne i szybkie kroki wbiegające na bądź zbiegające ze schodów. Ale tylko kroki, bo ich źródło pozostaje dla nas niewidzialne. W obliczu tego, co działo się na tym krótkim nagraniu, nie ma co się dziwić. Pies zrozumie działanie lustra, on kurwa nie. Jak bardzo jego autorka jest przerażona. Na jej miejscu każdy z nas odczuwałby strach tak samo. I razem z tym segmentem dobrnęliśmy już do końca. Dziękuję za wasz czas i za obejrzenie odcinka. Jeśli jesteście tu nowi i interesują was takie tematy, to zachęcam do subskrybowania kanału. To nic nie kosztuje, a dla mnie to naprawdę ogromna pomoc. Już zasubowane, dzięki. Zajebista.